No ładnie się przywitałeś, Kacperek. Kacperek dostał tutaj koleżankę na siłę, bo tutaj inne kurki jej zaczęły podziobywać tu pod ogonkiem. Ogonek straciła, widzicie? No niestety takie rzeczy się nieraz zdarzają i dlatego została wypuszczona tutaj na zewnątrz, bo Kacperek został odrzucony ze stada. No dobra, już wystarczy. Odrzucony ze stada, więc dlatego tutaj jest, żeby mu się krzywda nie stała, bo koguty go bardzo atakowały. Dzień dobry, witam wszystkich. No dzisiaj znowu jakiś dzień bez deszczu, bo od poniedziałku to cały czas lało. Nie mogę już wyrobić z tym błotem. Kacperek, już przywitałeś się, wystarczy. Tak? No, błoto się skończyło, dzisiaj jest wiosenny dzień. Jest bardzo ciepło jest, tak? I słuchajcie, jeszcze nigdy tak mało na opał nie wydałem. No bardzo mało pieniędzy. Słuchajcie, no naprawdę mam spalone tonę węgla. Trochę teraz drzewem podrzucane, bo mam dwa kotły. Jeden na drzewo, drugi na kogroszek. Mam też pompę ciepła i tak dalej, i tak dalej. Mam tych ogrzewań alternatyw bardzo dużo. Ale tak jak ta zima, ten sezon grzewczy był tani, to jeszcze nigdy tak nie miałem. Żeby tonę, zawsze spalałem gdzieś koło 2 ton węgla i w domu mamy ciepło. Ale nie o tym chciałem mówić. O kurkach czy chcę mówić? No, posprzątałem im tutaj dzisiaj tak samo, bo wczoraj tamten kurnik miałem też ten zrobić, ale nie zdążyłem, więc dzisiaj tak samo im wysprzątałem ten kurnik i tutaj niech on tam sobie wietrzeje troszeczkę ten kurnik i to jest bal ze słomą i tam im się później wrzuci gdzieś za godzinkę, za półtorej, niech tam jeszcze sobie powietrzeje. Ale nie o tym chciałem mówić. O czym chciałem mówić? No to już wam mówię. No tylko tyle kapusty mi zostało. Aha, i tutaj jeszcze mam do obrania. No to zaraz sobie obiorę. Ale też nie o tym chciałem gadać. O, tutaj w tej szklarni przez zimę były lekorny, tak? No i minus jest taki, że no niestety później po kurkach rośnie, ale to już jest pierwsze przeorane i te pozostałości po kurkach, czyli cały obornik, ziarno, nie ziarno i tutaj właśnie będę później jeszcze przed samym sadzeniem, gdzieś tydzień czasu przed, bo to będą pomidory i ogórki, będę przeoram. Tutaj rzodkiewkę sobie zasiałem, ale zobaczcie, Kacperek mi ze swoją panią tutaj wyszedł i mi trochę porządku porobił. Ale też nie o tym chciałem gadać. No to teraz przechodzimy do sedna sprawy. O czym chcieliśmy rozmawiać? O kózce. O kózach ostatnio nagrywałem dosyć sporo filmików, bo ta pierunica nie chce nam się... Moja żona już się śmieje. Bo już po prostu nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Czy płakać, nie? I teraz my chcemy zrobić coś takiego, bo nie... Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale wczoraj już testy żeśmy przeprowadzali, że zrobimy wykot kózki na żywo. Więc wszystkich was zapraszamy. Jak ta kózka będzie nam się tutaj kocić, to jest ta pierunica jedna, która nas przeciągnęła. Dzisiaj jest dzień 150... 5 na 6. 155 na 6, na 156. No na pewno się już okocić niby, tak? Tak. No drugi dzień niby leży. Drugi dzień już dzisiaj, to jest drugi dzień, który leży, bo tak to była żywa bardzo, ale nie da się dotknąć do podbrzusza, nie da się sobie zobaczyć pod ogonek, nie da się po prostu ją podejść od tyłu, bo ona od razu reaguje. I teraz tak, internet już mamy tutaj zamontowany. Wczoraj żeśmy tam kilka tych takich sesji na żywo puścili. Niby słaba jakość była, ale postaramy się tutaj, żeby było dobrze z tym zasięgiem internetu. My mieszkamy, wiecie, na wsi, tam gdzie fale radiowe zawracają. I nie wiem, czy akurat tutaj w tym momencie zawracają, czy troszeczkę w innym momencie. No ale niestety tak jest, tak? I zapraszamy was na żywo, na wykład. Będzie cała relacja, to czyli to będzie może kilka godzin, może godzinę, może 15 minut. Jak my tutaj będziemy przy kózce i jak ona będzie się kocić, jak będzie rodziła swoje maleństwa, może to być jedno, może być dwa, może trzy, tam konkurs, słuchajcie, jeszcze ten konkurs trwa, konkurs będzie trwał tak długo, tam trzeba się cofnąć do filmiku, tam gdzie jest ten konkurs ogłoszony, bo z innych filmików wam nie zaakceptujemy tego, czyli tam trzeba będzie się co poszukać na moim kanale na temat kozy stepci, ile tych kózek tam ktoś szacował. Nieważne jakie to kózki będą, czy to będą koziołki, czy to będą kózki, to już nieistotne, ilość kózek.
Tak, i jeden konkurs już został zakończony, nagrody żeśmy wysłali i teraz jest następny konkurs na temat właśnie kozy stepci. I jak to zrobić, żeby tutaj mnie oglądać? No trzeba najlepiej zasubskrybować kanał, wtedy Wam powiadomie wejdzie, że jest transmisja na żywo. My nie możemy przewidzieć, kiedy ta transmisja będzie, tak? O której godzinie, kiedy ona się zacznie. Po prostu my jesteśmy teraz cały czas w domu i to jest dzisiaj... Nie wiem, może to być za 2 godziny, może być za 5 godzin, może być za 24 godziny. Zobacz na nią, Ewa. Czy ty uważasz, że to będzie za 2 godziny? No nie. No, ale to mówię, no to po prostu, no. Że tak to wygląda. Ona ma nas wszystkich w dupie. Znaczy, przepraszam za słowo, mamy nas wszystkich gdzieś. Na pewno dzieci będą nas oglądać, to tak samo będziemy tutaj szanować słowa. Ja się staram w filmikach nie przeklinać, nie używać brzydkich słów, tak? I pod i te komentarze, które tam dajecie, bo tu dzieci, tak samo dużo dzieci ogląda nasze filmiki na temat właśnie tych zwierzaków, kurek, zamszklarni i kózek. Także te komentarze, które są chamskie, to ja je kasuję od razu, tak? Tak, żebyście wiedzieli. I możecie tam, ci co chcą napisać taki chamski albo brzydki komentarz w stosunku do mnie, to on jest skasowany, także tylko wy go widzicie. Mówię do tych, co napisali tak. Wy go widzicie, że on niby jest, ale jego na kanale nie ma. Po prostu nie ma go i koniec. Także możecie sobie pisać później sami do siebie. Także sobie nie życzę tego, żeby na tym kanale były wulgaryzmy. I tak samo jak będzie ta transmisja na żywo, jak będą jakieś wulgaryzmy, to no, ja będę reagował, tak? No, zareaguję po prostu na to, bo mówię, tutaj będą dzieci oglądać tą transmisję, także trzeba ważyć słowa. Dobra, no to co? Zapraszam na wszystkich. Takie coś. Ja pamiętam, jak my żeśmy te kózki mieli, dobra, jak będziemy to puszczać, to żeśmy szukali tam no, tych porodów na YouTubie, tak, w internecie, jak to się odbywa i tak dalej, i tak dalej. No nie jest tego za wiele, albo jakieś tam cząstkowe, albo mało... Gabrysia. Ach, Gabrysia to jest niedobra, no. Gabrysia, czemu ty jesteś taka? No, a co ci ona zrobiła? Mówię, ona przy nas jest agresywna, bo tak to one sobie leżą, tak? No niestety, tu jej koziarnia będzie postawała, to wtedy troszeczkę będą oddzielone, ale na wybiegu będą razem, no to ja nie wiem. Ale na wybiegu to ma szansę gdzieś uciec, tak? No. Dobra, to wracamy do tematu. Także tutaj trzeba uważać na to, co się pisze, co się mówi. Jak ktoś chce tam sobie wyzywać, to weźcie sobie jakiś, nie wiem, tam... Nie wiem, męża, żonę sobie wyzywajcie, syna, córkę, tak, ale nie tutaj i nie mnie i nie moich oglądających. Dobra, to więc co? Żeby to oglądać na żywo, trzeba zasubskrybować. I wtedy jak my puszczamy, będzie transmisja na żywo, to wam wejdzie powiadomienie wtedy, tak? Tak. I każdy będzie wtedy wiedział. Czyli trzeba mieć... Oj, Stepcia to jest niemożliwa. Podrapać się stepcia. No. To właśnie w ten sposób to się dzieje. Puszczę to wszędzie, gdzie można puścić, żebyście wiedzieli. A no i chyba nie skończyłem. Tak jak my chcieliśmy się dowiedzieć, jak to wygląda ten poród, bo ja nigdy nie uczestniczyłem w takim porodzie, nigdy nie wiedziałem tak naprawdę, jak to się robi, jak to, w jaki sposób to zachodzi. Tutaj mam dwie panie takie wirtualne akuszerki, które mi strasznie pomagają. To pozdrawiam. Te panie wiedzą, o co chodzi. I o kogo chodzi? Pani Ula i pani Aga. No, to tyle mam co do powiedzenia. Co ja tutaj będę się dalej jąkał? Tak, będę się jąkał tutaj bardziej chyba. Ja się tak jąkam, a co dopiero jak będzie stepcia nam rodzić. No to będzie dla nas bardzo takie niesamowite doświadczenie. Czyli zapraszam, trzeba zasubskrybować kanał. Czekajcie na powiadomienie. Dzisiaj jest, mówię, 155, 156 dzień. Ona powinna się już kocić, ale się nie koci. Nie wiem, albo my żeśmy źle to policzyli, albo ona jest po prostu na złość nam robi. Może to być dzisiaj w nocy, może to być jutro. Także czekamy. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i zapraszam na wykot kozy na żywca, tak, w realu. Dziękuję i pozdrawiam.